na stanowisku pracy. Teraz ładunek. Jak tam, słyszymy się? Czekaj chwilkę, bo jeszcze nie jestem za tobą. Gdybym wiedział, że jest pod rozładunek. Rozładunek chyba wy nie możecie ze mną wjechać, nie? Chyba nie. Wygląda sytuacja. Dobra. No to dajemy do tyłu. Ciągnika tam pilnuje sobie, nie? Dawaj, jak idzie, dawaj, jak idzie. Tak, jak idzie, jest ok. Naczepa nam cały czas idzie jeszcze do prawej, ale to dobrze. No i teraz dawaj mi naczepę do tyłu, do lewej. Do tyłu, do lewej. Do tyłu, do lewej, jedź i kręć, jedź i kręć. Tak, teraz, no jeszcze daj mi do lewej, jak się wyprostujesz i możesz się prostować ciągnikiem. Z tyle, jedziemy. Sebastian nam przechodzi, przechodzi, przechodzi. Dobra. Ładunkiem przeszliśmy obok niego, teraz jest spoko. Do lewej, do tyłu. No i poczekaj, ja się zapytam, gdzie mamy się ustawić. No dobra. Tamto auto już jest w trakcie rozładunku. Także teraz przygotowujemy moje! Powiem wam, że całkiem niespodziewana jest ta szybka akcja z rozładunkiem, bo rozładunek miał być dopiero za 3-4 godziny. I co, ja ledwie coś się zdążyłam pomalować i nic nie zdążyłam zjeść, więc teraz na szybko sobie coś ogarnę do jedzenia. A, dzisiaj może taki. Także dzisiaj jest takie śniadanie w postaci szejka. Świetne rozwiązanie. Dosyć często mnie pytacie właśnie o to, jak przez 9 lat pracy za kierownicą udaje mi się utrzymać dobrą sylwetkę. To jest między innymi odpowiedź. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja żywię się samymi szejkami. Broń Boże, bo ja wiecie, że ja lubię gotować i ja lubię jeść. Ale w przypadku, gdy po pierwsze tak teraz, że na szybko wyszło, że rozładunek i po rozładunku od razu jadę, i nie będę miała czasu zjeść śniadania, to po pierwsze, żeby nie doprowadzać organizmu i trzymać go na głodzie. Po drugie, żeby uniknąć zjeżdżania na stację benzynową po hot doga albo po maczka i tak dalej, generalnie po fast food, to właśnie piję sobie takiego szejka. Albo w takiej postaci właśnie gotowej od razu do spożycia, albo właśnie też dosyć często mam takie w postaci proszkowej, że po prostu biorę sobie shaker, mam na myśli shaker, wsypuję proszek, do tego wodę albo mleko. Ja akurat piję zazwyczaj na mleku, bo wtedy mnie dużo mocniej trzymają, w sensie dłużej. Jestem nimi najedzona. I tak właśnie przez lata sobie radzę. A najlepiej mi służą wtedy, gdy po całym tygodniu zjeżdżam z pilotem do domu, mamy kilka, 6-7 godzin jazdy, więc sobie wtedy biorę takie rzeczy. Albo właśnie szejki, albo shaker, albo jeszcze batony. Także bardzo serdecznie wam to polecam. To jest mój sposób wypróbowany już od lat, który stosuję sobie, pracując w transporcie. To jest raz. Druga sprawa, że mam dla was kod zniżkowy 10%. Wszystkie szczegóły podaję wam u dołu, w opisie, także wszystkie szczegóły podaję wam w opisie. Także koniecznie sobie zamówcie. Polecam wam na początek szczególnie zestaw startowy, z tego względu, żebyście mogli sobie wypróbować wszystkie smaki i później zamawiać sobie te rzeczy, które wam najbardziej smakuje, bo są różne, wanilia, czekolada, to są akurat owoce jagodowe i tak dalej, i tak dalej. Także batonik w torebce, szejki i tak dalej. Także ja przez pierwszy tydzień kwarantanny, gdy chorowałam, gdy miałam wirusa, to właśnie codziennie na śniadanie robiłam sobie szejka na mleku. Jak byłam taka właśnie osłabiona i taka nieogarnięta i tak nie wiedziałam co do czego, to po prostu robiłam sobie szejka, i żeby nie być głodnym, bo najgorsze co jest dla organizmu, to po prostu przytrzymywać się długo na głodzie. I jeszcze jedna rzecz, to nie są szejki białkowe dla sportowców czy osób trenujących. To są szejki, które kompletnie zastępują posiłek. Mają tak dobrany skład, kompletny pod względem mikro i makro składników, że one zastępują nam czy śniadanie, jakikolwiek posiłek nam trzeba.
jak wiadomo, to w transporcie czasami człowiek nie wie, czy jest śniadanie, czy obiad, czy kolację, czy po prostu posiłek. Także polecam. Idziemy przygotowywać naczepę do rozładunku. Wiecie, po co spuściłam powietrze z zawieszenia? Dlatego, że te gabaryty są strasznie ciężkie i jak są tak wysoko, ja nie jestem w stanie ich podnieść. Można to robić z góry naczepy, ale jeżeli gabarytka jest tak mocno wysunięta, to ona cię przychyla i łatwo jest spaść z naczepy. Więc po prostu sobie opuszczam na poduszkach, jest brzydko wtedy. I na ramieniu sobie to. A gdzie mam im podjechać? Chyba jak do przodu, żeby oni mogli sobie wycofać. A, okej, okay. To już. Trochę zamieszanie jest na budowie, jak to zwykle na budowie. Gabarytek nie zsuwam, bo nie wiem, jaki jest mój kolejny ładunek. Miał być taki sam, ale już się zmienił. Mam coś innego wieść z Poznania, ale nie wiem, co to będzie, więc... Jakby było szerokością, to nie będę musiała wkładać i wyciągać. Z powrotem. Możesz podjeść maksymalnie najwyżej do mnie, a oni nie wiem, czy tu będą się wycofywać, czy tam do Estepa. Ale, było. W końcu równo. I najwyżej kawałek cię wcofam. I przyjdę, auto przestawię i cofam wtedy po dźwig. No dobra. Chyba ten tam do rogu, do pola wjechał. Jak do rogu? Znaczy jak w pole? No tak steruję, to tak bym sterował, żeby był naczepy kurwa do pola wjechał. Takie pole niezorane, ktoś musi zorać.
sterowanie przestało działać. Właśnie. Mam okulary przecież na budowę. No to ja gotowa. Czekam, wykręca i będziemy jechać. Dobra, dajemy do tyłu. Czy ja tam wycofuję też, czy przodem wjeżdżam? No to jedziemy, jedziemy, damy po prostu na razie. Może delikatnie na prawo. Prawo, 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 nikt nie idzie w prawo. Czy pilota wyłączyło zamiast włączyć, tak jest. Spoko, dobra. Dobra, i jedziemy, i tak został, jedziemy. Dawaj, mocniej w prawo. Jeszcze, jeszcze. I tak został. Na lewo teraz już. Powolutku, 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 powolutku i na lewo. Ale to się kurwa kołysze, nic nie idzie. Nie idzie. Ej, kurde, teraz mi baterie padły. Dobra, spoko. Masz nowe? Mam, już wymieniam, już mam w ręce. Dobra, spoko. Jezu, co jest za dzień, powiem wam, to nie wiem. Chciałam dzisiaj sobie zrobić dwa francuskie warkocze. Pół godziny próbowałam, nic, nie? Co dzisiaj robię, to mi nie wychodzi. Widzicie, tamci stanęli, bo im baterie padły, teraz co? Ja zaczęłam i to samo, nie? Pilot się wyłącza, to znaczy, że baterie padają. Dobra, mamy to. To do lewa kręcimy kołami. A ładunek jest wysoki, ciężki. No dobra, idzie. Jest taka równia, to powiem wam szczerze. Że... Jeszcze kręcimy na lewo. To wcale nie jest takie bezpieczne, tak sobie. Jeszcze i powolutku może cofać. Jeszcze w lewo koła. Dobra, i jedziemy. Jeszcze na lewo. Kurwa, tu się wszystko zapada, ja pierdolę, jak miękko jest. No, jeszcze w lewo, bo tu się zapada wszystko, wiesz? Jedziemy. Tak zostaw i jedziemy. Jedziemy z tego miękkiego. Jedziemy, śmiało. Śmiało. I dobra, i prostuj, i teraz prostujemy koło. Do prawa, i na prawo. Jeszcze na prawo, jeszcze nic nie idzie. Nic nie idzie, Iwona. Kręcimy na prawo, jeszcze kręci, jeszcze. O, teraz idzie. A, dobra, zostaw i jedziemy. Zaraz idę auto przestawić, bo tam już jest kolejka się robi. Jedziemy tak jak idzie, jest elegancko. I lekko na lewo. Dobra, i tak jedziemy. Lewo. Ale tak, dobra, i jedziemy. Ale tak, bo tak się idzie. Jedziemy tu. Autem maksymalnie do krawędzi, jakbyś uciekała, wiesz? Autem do krawędzi prawej strony. Na lewo, naczepa na lewo teraz. Na lewo. Dobra, jedziemy. Powolutku, dobra, jesteśmy poza nim już. Na prawo, naczepa na prawo już teraz, na prawo. Czekaj chwilę, jak pójdę auto przedstawię, wiesz? Dobra. Czasami tak to jest. Ale wszystko jest okej, żebyście wiedzieli. Wszystko jest okej, nic się nie dzieje, tylko tak. No tak.
zastawienie. Tak, jedziemy elegancko. Na lewo, w kołach, na czepy. Dobra, tak ostro. My jedziemy śmiało, jedziemy. Jedziemy. Ile tam chcecie? Dobra, stop. No, to już was nie mogę zabrać tam na rozpinanie i ściąganie ogon. Rączki dał, oraz kompas dał. Mógłby ci ktoś dać stepę? Albo jak nie, no to... Ale to tak, poza ewentualnie dalej. Step? Odej. O, możesz już podjeżdżać tutaj, nie? No, bo to będzie ci ten... Cofnisz tak jak ja, nie? No. No, możesz podjeżdżać, już wyjeżdżam. No to daj papieru, tak? A ja swoje zaraz wniosę. Bogi? Kurde, dopiero miała. To dopiero sama. O, czekaj. Ale jest taki mały. Ale byle działa. 17 mamy, nie? Tak. 17. Chyba tak. Tak macie, że nie wiecie, jakie dni są tygodnie. No, ja dlatego kupiłam zegarek z datą tutaj, wiesz? Szczególnie jak się w niedzielę wszystkim jedzie. No. Także w ogóle się te. Jeszcze tam. Pod spodem też. Aha, tutaj. Ja oczywiście podpisałam w miejscu dla. Ty masz podpisać. Takie życie. Tylko nikogo nie zabić. Wiecie, co jest najważniejsze w takie dni jak dziś? Przeżyć i nikogo nie zabić. Dobra. Idę się poskładać. Albo popatrzcie sobie, jak fajnie jest tak przyjeżdża. Nie? Widzę, ładnie się widział. Dobra, jak nie, to wal go śmiało. Kurwa, taką szupa. Tylko chłopaki, ładnie to robić, bo nagrywam. Dobrze. Teraz zestaw już jesteś w bliżeniu, ładnie się uśmiechaj.
jedziemy. Przechodzimy gabarytką koło niego. Jedziemy. Auto uciekaj na prawo. Ojej, wszystko dziś leci. Nawet statyw mi się dzisiaj składa, patrzcie się. No co to za dzisiejszy dzień jest, no? Ten bałagan tu robię. Ja się pytam, kto? Wiecie dlaczego tak? Dlaczego takie kombinacje? Otóż dlatego, że to są łańcuchy 10-tonowe, bardzo ciężkie. I o ile operowanie nimi nie jest dla mnie jakoś takim ogromnym problemem, to są te łańcuchy, których się zawsze, wiecie, wyrzekałam, że nie będę nimi pracować. A widzicie, że pracuję? Nie są takie złe tak naprawdę, ale jak mam je wrzucić do skrzyni daleko, a co gorsza wyciągnąć, ale tak naprawdę co najgorsze, to wrzucić na naczepę taką wysoką, to już jest bardzo męczące. A w związku z tym, że mam, wiecie, jakiś wysięgnik z Poznania, jak Poznań, to się domyślam, że Cegielski, a tam jednak często się wozi ciężkie rzeczy, operuje się ciężkimi łańcuchami, więc no zostawię sobie. Jeżeli nie będę jutro potrzebować, to je schowam. Ale przynajmniej nie będzie tak, że schowałam, za chwilkę wyciągnął. Jutro załadunek, może akurat będę ich potrzebować. Także tak. Wejdę z etapem jeden wisi. Kurde, dzisiaj to nic się nie wydaje, nie klej kup, nie trzyma kup. Nic za nic, pany. Ja to dziś jadę ostatnia. Powiem, chłopaki, prowadźcie mnie, bo ja nie wiem, czy nie. I tak naprawdę dzisiaj jest to najgorsze. Teraz się umyć, przebrać. I można żyć dalej, nie? Jechać na załadunek. Co, pora się rozebrać i jechać dalej. Powiedzcie mi, skąd ja jestem brudna? Skąd? Co ja takiego robiłam, że już jestem brudna? Dlaczego ja zawsze muszę być brudna? O, tu, tu. A powiem dlaczego. Bo ja ciężko pracuję, dlatego jestem brudna. Jedziemy. A wiecie, co jest najlepsze? Że musimy teraz na pusto jechać tak samo, tą samą drogą, jak na pełno. Także dookoła Wiedeń objeżdżamy. Włączę nagrywanie trasy na nawigacji. Zobaczymy, jak dojedziemy do granicy. Widziałeś, tam jakiś piek z tagu jedzie za nami. Dziś czerwony Volvo. Z krainy deszczowców. Mamba. Jadę za wami, jadę, żebyście mnie nie zostawili, bo ja dzisiaj przepadnę bez was. Myślę, że ty nas pilnujesz, żeby my się nie stracili. To niech będzie i tak. Może to nawet i lepiej brzmi, wiesz? No, dokładnie. No i tu tak jak teraz Łukasz podjeżdżasz, do prawej strony się przylepiemy, to jest przejazd między nami bez problemu.
no podjedź dalej, co tu wszyscy wyjedziemy, nie? Nie? Mieści się ta Iwona, nie? Tak jest. Gdzie? Estep, po co ci te koguty? Wiesz, ta się pochwali, bo ja też nie taką chwalną dupą. Co? Że jak ty powiedziałeś? Muszę się pochwalić, bo z imię też nie taką chwalną dupą, nie? Chwalną dupa? Co to znaczy? Pięta. Kurde, ten wasz śląski, to ja go nigdy nie przestanę odkrywać. Jako to było z czerwonym kapturkiem, gdzie ten czerwony kapturek przez las i podchodzi do niego wilk, nie? No i tam walczy na jego i czerwony kapturek się go pyta, a co ty, ty nie wiesz, kto ja je? Wilk nie. No go do no widzisz, mam taką czerwoną czapeczkę, nie wiesz? No nie wiem. Czerwony kubraczek, czerwona sukienka i dalej nie wiesz, no nie wiem, no i koszyczek mam, to wiesz kto ja je, ja chwalna dupa. Oh yeah. Pierwszy raz to słyszałam. No bo tam w waszych stronach to o smokach go dają takie bojki, nie? To nie chodzi o bojki, tylko o chwalne dupy. Wolno. Chwalno. Ja nie umiem, proszę. Trzeba było chodzić do szkoły, a nie kamieniami ciepać. Widzisz, no za późno jestem. Człowiek mądry po szkodzie. No, dokładnie. Czyli co, jedziemy tak, przyjechaliśmy? Nie wiem, tam się Łukasz nie umiał dodzwonić jako co do tych, no ale chyba ja, bo ostatnio my tak mieli zezwolenie na powrót, tak jak my jechali w Tastrona, nie? Próbuję się dodzwonić do niego, najwyżej jak zmieni się zdanie, o jest sygnał. Ja to tym samym drogą, co my jechali w tą stronę, a nie co nas przesyłało.
proszę Państwa, dojechaliśmy do granicy. Dalej nie jadę, bo od 13 do 22 zakaz w Czechach. Jest święto, także nie wolno mi wjechać do Czech. Po drodze parkingi były już zawalone w Austrii. No i ciekawe, co teraz. Jeden by się tu może zmieścił na szwedach. Jeden na pewno. Dwa, bo nie, tu jest zakaz. I co teraz? Przycupnij na razie to tam jak możesz i zaraz ci przyjdziemy, dobra? No to nic, to ja zostaję tutaj w takim razie. Zostajesz tam, w tą rajkę wjechałeś? No, wjechałeś tu. Teraz, proszę Państwa, mam 640 km do załadunku do Poznania. Po drodze jeszcze wstąpię na bazę się dotankować. Zrobuj tam, możesz wjechać, przejechać tam na ten drugi parking. To wyjeżdżasz i tu przodkiem jedziesz tam na ten drugi parking, wiesz? Czy tam jest też kajca, nie będzie, a jak nie, to z niego zajdzie normalnie wyjechać, no i zaś tu podjechać, no bo fajno chuj, wie. Tylko, że tam to nie ma gdzie nawet, wiesz? Jeden. A, tutaj próbują wyjechać. W każdą stronę, widzicie. Gdziekolwiek, żeby tylko stanąć, nie? I pokażę Wam. O! Tak wyglądała moja trasa z Windparku do granicy Mikulow. 274 km, a normalnie tam jest coś chyba z 8 dych. Ten kawałek nie można było ten tutaj przejechać. No i tyle. Tak to jest w transporcie specjalistycznym. Na ten moment to ja po pierwsze idę do toalety, bo już nie mogę wytrzymać, a chciałam jak najszybciej rozpocząć pauzę, więc nigdy nie stawałam. Po drugie, zrobię sobie coś do jedzenia. Po trzecie, mam jeszcze jakieś filmy poskładać. Po czwarte, mam jeszcze spotkanie przez internety. Po piąte, pójdę spać. Po szóste, wstanę o pierwszej i 1:15 startuję dalej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Ciao.